97,5% procentu Wykazali, że. Mamy rozkminkę, słuchajcie. To jest rozkminka, która. Nie wiem, jak powiedzieć. Wykazali, że 97,5% osób. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz, od czego zacząć to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani YouTuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. Może powiedzieć, że niemal 100%. <laughs> po prostu prawie 100%. Dobra, potrzebuje. Wykazali, że 97,5% osób potrzebuje. No mhm. i dobra, jedziemy. Szykujemy się, szykujemy, Słuchajcie, już dzisiaj drugi dzień, ale nieźle to idzie dzięki współpracy dobrej z chłopakami. Dzisiaj myślę, że no jak udało nam się 62 strony, to no spokojnie, drugie tyle. spokojnie drugie tyle. Potem jeszcze kolejne tyle. Myślę, że te jeszcze cztery spotkania i powinno być wszystko Jak Nauczyliśmy się szybciej czytać, tak? No to jakieś postępy chyba robimy, hmm. mam nadzieję, Mateusz. Zobaczycie, no wy posłuchacie, czy robimy postępy, czy nie. Waglers i Equar ponownie analizując dane wykorzystywane przez Instytut Medycyny wykazali, że 97,5% osób potrzebuje 8895 jednostek na dobę, by osiągnąć wartość powyżej 50 nanomoli na litr. Chiny i współpracownicy potwierdzili to ukrycie, informując: Odkrycie, a nie okrycie Jesteś dla siebie bardzo krytyczny. Okrycie, a odkrycie to są dwie różne rzeczy. Odkrycie, a nie okrycie. Czego nie rozumiesz? Hini. Dobra, hini. Hini. Hinej. Hini. Hini. A potem ja. Ryzyko zgonu z powodu wszystkich chorób. Alright. Hini i współpracownicy potwierdzili to okrycie. No co ja z tym okryciem no. mam? Ma być zimno. To jest wyjście ze strefy komfortu. Hini i współpracownicy potwierdzili to odkrycie, informując, że potrzeba 6201 jednostek na dobę do osiągnięcia zalecenia Towarzystwa Endokrynologicznego, czyli 75 nanomoli na litr. 9122 jednostki, aby osiągnąć 100 nanomoli na litr. Ryzyko zgonu z powodu wszystkich chorób autoimmunologicznych, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu drugiego, nowotworów? zmniejsza się przy poziomach witaminy D w surowicy na poziomie powyżej lub równym 100 nanomoli na litr. Dlatego wzywamy wszystkie odpowiedzialne organy do spraw zdrowia publicznego do rozważenia wyznaczenia za bezpieczne, dzienne, górne dawki tolerowane do spożycia dla pacjentów z ryzykiem niedoboru witaminy D na poziomie 2000 jednostek dla osób w wieku poniżej pierwszego roku życia. 4000 jednostek dziennie dla osób w wieku od pierwszego do 18 roku życia i 10 tysięcy jednostek dziennie dla osób w wieku powyżej 18 roku życia. Zdecydowanie przychylamy się do tego wezwania. I od takich dawek witaminy D powinniśmy zaczynać suplementację, korygując dawkowanie na podstawie stężenia witaminy d 325 25 OH we krwi. Tabela na następnej stronie pomoże Wam dostosować dawkę witaminy D, jeżeli zdecydujecie się wykonać pomiar stężenia witaminy d 325 25 OH we krwi. I teraz ta tabela jest na tyle skomplikowana, że... że, że tu... Albo opiszmy, że jest taka tabela, ale nie będziemy wynikać w szczegóły. Po prostu, jeżeli chcecie, to i to, tak, to i do tej tabeli. Tak, bo to jest praktyczna tabela. Jej się nie da opisać. Sensownie. Sensownie no. nie da się opisać. Ale co możemy zrobić? Ja myślę, że możemy, no pomyślimy, może gdzieś ją na stronie umieścić. Nie, no to jest ważna tabela. Niektórzy Wa no tak, dietetycy ale... z tego korzystają. Oni mówią swoim pacjentom, że na, na tej podstawie obliczają dawkę, bo na tej podstawie możesz obliczyć dokładnie, ile miesięcy, jaką dawkę, żeby osiągnąć dany poziom. Tak, tak, ale nie, przeczytaj nie, nie czytajmy tego, bo to jest, tego nie da się Dobra, zainteresowaniem tylko. opisać. Okay. Tylko, że w książce, no bo w książce znajduje się tabela, która pomoże wam ustalić konkretną dawkę witaminy D w zależności od stężenia. Dokładnie. I, we to, krwi. i ja powiem, że Dokładnie. dietetycy e, Tak, korzystają z tego e, część dietetyków lekarzy i faktycznie widzą, że wielu swoich pacjentów e, ta tabela i te standardy się przekładają faktycznie na te poziomy. Co tam u was? Wszystko jest super. Subskrybujcie kanał no, Bracia no Rodzeń. Oczywiście. Może nawet lepiej. To ty opisuj tą tabelę, tę tabelę, a ja potem. Tę? Tę. A, tę, no. Dziękuję. Czyli jednak coś tutaj wyniesiemy my od was, a nie tylko wy od nas, dobrze? <laughs> to nie będą mikrofony. A potem ja najczęściej zadawane pytania. Dobra? To tu u ciebie było ty. Muzyczka. Nie. Zalecenia suplementacji witaminą D w zależności od stężenia 25 OHD. I to jest strona 128 i tabela, która jest bardzo ważnym elementem do ustalenia dawki dobowej witaminy D w zależności od jej poziomu we krwi. Ważne, żebyście wiedzieli, że taka tabela i takie narzędzie jest w książce. Trudno to opisać słowami, bo nie będzie to praktyczne, tylko będzie to zagmatwane i wręcz Was to zdenerwuje, więc pominiemy. I przypomni nam się hmm. wykład y, ze studiów, jak większość wykładów, czyli klepanie po prostu y, takich tabel. A nie chcemy tego. Nie chcemy tego. Pamiętajcie, to narzędzie jest w książce na stronie 100, 128. A teraz przejdźmy zgrabnie do następnej części. Czy można przedawkować witaminę D? Tak, można, ale zdecydowanie bardziej powinna nas przerażać wizja niedoboru witaminy D. Jej przedawkowanie i związane z tym konsekwencje są tak rzadkie, że naszym zdaniem ten temat jest zdecydowanie za bardzo wyolbrzymiony i podkręcany. Zamiast tego skupmy się na wyolbrzymianiu i uświadamianiu, jak poważne negatywne konsekwencje ma niedobór witaminy D, który dotyczy nawet do 90% ludzi. Innymi słowy, lepiej za dużo witaminy D niż za mało.